Witam bardzo serdecznie. W nowej serii filmu będziemy prezentować Państwu fragmenty bardzo interesującej książki znajdującej się w Błażowskiej Bibliotece. Będzie to pamiętnik Kazimierza Krygowskiego. Jest jedną z ciekawszych publikacji z historii Podkarpacia. Wydany został przez członków Stowarzyszenia Rodu Krygowskich. Jest to już trzecie jego wydanie. Pierwsze ukazało się w 1951 roku w formie maszynopisu. Wydanie to znacznie różni się od poprzednich. Język autora wspomnień dziś brzmi już nieco archaicznie, ale jest autentycznym językiem, jakim posługiwał się Kazimierz Krygowski na co dzień. Takim też językiem posługiwali się zapewne mieszkańcy Błażowej. Pierwotny język zapisów wspomnień uległ przekształceniom i wygładzeniom stylistycznym już w czasie przepisywania tekstu na maszynie przez syna Kazimierza Bogumiła. Autorem okładki i pozostałych grafik ilustrujących pamiętnik jest artysta-malarz Zdzisław Krygowski, syn autora. W pamiętniku Kazimierz Krygowski opisuje swoje życie codzienne, marzenia, problemy oraz różne wydarzenia, w których uczestniczył od dzieciństwa do późnej starości. Jest bardzo ciekawą lekturą, do której zachęcam. Kazimierz Krygowski urodził się 14 lutego 1878 roku w Futowie. Był jednym z 10 dzieci Jana i Julii Zdrozdowskich. Jego rodzice wychowywali jeszcze Juliana, Antoniego, Wincentego, Helenę, Zofię Jadwigę, Władysława i Stanisława. Dwoje dzieci zmarło we wczesnym dzieciństwie. Kazimierz od najmłodszych lat wykazywał wielkie uzdolnienie artystyczne. Najbardziej marzył o malarstwie, lecz na ukończenie studiów nie pozwoliła mu bieda. Kazimierz nie czuł zamiłowania do pracy na roli i przy pierwszej nadarzającej się okazji wyruszył do Rzeszowa, gdzie praktykował od 1892 roku w warsztacie stolarskim Jana Sworznia, gdzie panowały fatalne warunki. Kazimierz zerwał umowę ze Sworzniem i powrócił do rodzinnej Futomy. Zdobyte w Rzeszowie umiejętności i wrodzone zdolności pozwoliły mu utrzymywać się już z prac stolarskich. Od 1896 do 1899 roku doskonalił swe umiejętności stolarskie i rzeźbiarskie w Rzeszowie u Kazimierza Gorlińskiego w pracowni meblarskiej. W 1899 roku pracował w bardzo dużej stolarni Antoniego Kluza. Około 1901 roku przeniósł się do Błażowej i rozpoczął własną działalność. W 1903 roku poślubił Paulinę Zielińską. Krygowscy mieli 4 synów – Zbigniewa, Bogumiła, Mariana i Zdzisława. W trakcie swego bardzo pracowitego życia ozdobił wiele świątyń. Wyposażył je m.in. w ołtarze, ambony, chrzcielnice, drzwi, portale i różne ozdoby z drewna. W latach 1902-1905 do Błażowskiej świątyni zrobił ambonę, stelle oraz ołtarz główny, a po 1907 roku ołtarze boczne, konfesjonały, chrzcielnice i strukturę organu. Rzeźby Kazimierza Krygowskiego zdobią kościoły w bardzo odległych od Błażowej miejscowościach. Prócz tych wielkich przedsięwzięć stolarskich i rzeźbiarskich wykonywał mnóstwo drobnych przedmiotów codziennego użytku, jak na przykład meble, z których utrzymywał swą rodzinę. Zmarł 4 stycznia 1949 roku w Błażowej. W rodzinnym domu. W roku 1878, 14 lutego o godzinie 10 wieczór, przybyłem nieproszony na ten padoł płaczu z ojca Jana i Julii Zdrozdowskich Krygowskich, bardzo wzorowego i miłującego się małżeństwa. Przybyłem jako 6. dziecko, a jako 5. syn.
Tego wszystkiego było już rodzicom za wiele, a że jeden z moich poprzedników wnet po urodzeniu udusił się kołderką, a miał imię Kazimierz, wolą to samo imię drugiemu, bo pono jak to samo imię odziedziczy drugi po nieboszczyku, to też nie będzie się chciał osiedlać na dłuższy czas na tym mizernym świecie, ale czym prędzej wyrówna kopytka. Ale by, Boże chroń, nie uciekł jako niechrzcieniec, bo by się jego duszyczka musiała tułać po różnych pustkowiach czy upaczkach i wołać wiecznie chrztu, tak przynajmniej doradzała krajbabka, która nas wszystkich przynosiła z młyna spod koła. Tato babka nadliła ze względu na to, aby Bachora jak najszybciej ochrzcić, więc zaraz następne rano ojciec obleciał za kumami i mimo trzaskającego mrozu potaskali mnie do pustego kościółka, gdzie przez lodowatą zimną wodę i Słowo Boże, mimo mojego protestu, zrobili ze mnie uczciwego chrześcijanina. Krzyczałem tak donośnie, że mnie słychać było do domu oddalonego o 2 kilometry od kościoła.